3-1 piłkarze pokazali charakter, podnieśli się, mimo że przegrywali 1-0. Jest pan zadowolony ze swoich podopiecznych? Jestem bardzo zadowolony, tak naprawdę. Gratuluję tym chłopakom tego występu w całym spotkaniu. Mimo tej pierwszej przegranej połowie też na pewno robiliśmy wszystko, żeby tutaj wygrać te derby. Także jeszcze raz wielkie gratulacje i wielki szacunek dla moich piłkarzy. Naprawdę nie tylko za ten mecz, ale za cały sezon. Za całą tą rundę oczywiście. Ona była bardzo udana w naszym wykonaniu. I najważniejsze, że dzisiaj jesteśmy na pozycji lidera. Szczęśliwi my jesteśmy. Szczęśliwi są kibice, którzy tutaj przyjechali za nami nie tylko na ten pojedynek, ale byli z nami przez całą rundę. My postaramy im się za to odwdzięczyć i runda wiosenną jeszcze lepiej zagrać. Trochę zdrowia zostawili na boisku dzisiaj pana podopieczni. Jak wygląda sytuacja z królem? No na pewno Rafał będzie wszystko dobrze, do wiosny się wyleczy, ale zostawili zdrowie. Alek musiał zejść w przerwie, Rafał szedł kontuzjacją. Takie to są mecze. Jak będziemy w każdym meczu tyle dawać siebie, no to nie będzie na nas mocnych. Ten mecz pokazał z silnym przeciwnikiem, a wiem, co by nie było. Cieszą jeszcze raz wygrane derby, także zdążymy na pewno wyzdrowieć, wykurować się. Teraz mamy czas na ten jeszcze okres dwutygodniowy roztrenowania, plany i potem już w styczniu do roboty. Będą mogli piłkarze trochę poświętować ten koniec rundy? No ja na pewno nie mam mojego zezwolenia na świętowanie, żeby było jasne, ale należy im się to święto. Także jeżeli miałbym szczerze powiedzieć, to oczywiście niech sobie poświętują, bo dzisiaj zasługują na to. Jesteśmy po zakończeniu rozgrywek, także ważne, żeby zawsze był czas i miejsce na świętowanie. Jak pan planuje te kilka tygodni przerwy, powrót do domu? No tak, 2 tygodnie jeszcze w Lublinie, wytężonej pracy wbrew pozorom, bo czeka nas jeszcze dopracowanie tych okresów przygotowawczych, rozpiski dla zawodników, które muszą otrzymać wraz z zegarkami, tak żebyśmy wrócili w 100% przygotowani, a potem do domu. Jestem szczęśliwy, bo na pewno długo mnie w domu nie było, dzieci i żona czekają, wszyscy tęsknią. Ale najważniejsze, że ten powrót na święta, na nowy rok naprawdę jest radosny. Cieszę się, że motor jest na pierwszym miejscu.